To co? Czas na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka? Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, czy mam wzmąż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka, o wschodzie słońca, jak właśnie widzicie. W tym miejscu zaczyna się cała trasa tramwajowa na Kasprzaka, bo tutaj jest przystanek tramwajowy Karolkowa, który jeszcze się znajduje na ulicy Prostej. Odcinek zaraz, który zobaczycie, był przebudowany już 3 razy, ale ja dzisiaj będę mówić o tej trzeciej i ostatniej przebudowie, przynajmniej w najbliższym czasie. Bo tutaj teraz powstała cała nowa trasa tramwajowa, właśnie bezpośrednio do Bemowa prawie, a de facto do cmentarza Wolskiego. Tam cały odcinek się przebudowuje, aktualnie nie jeżdżą tramwaje na ulicy Wolskiej, a właściwie wzdłuż Wolskiej na pewnym odcinku powstaje nowy przystanek tramwajowy na poziomie minus 1 w Wykopie, jak i również całkowicie nowy węzeł przesiadkowy na rondzie Wolnego Tybetu, który jest całkowicie teraz nieprzejezdny dla samochodów, no z objazdami oczywiście na okrągło da się przejechać. O tym wszystkim w dzisiejszym materiale, więc usiądźcie wygodnie i zaczynamy ten materiał. Patrząc oczywiście na początku na Szpital Wolski, a właściwie przystanek tramwajowy Szpital Wolski, tu została wprowadzona tymczasowa specjalna organizacja ruchu na ulicy Skierniewickiej, w związku z tym, aby kierowisko tramwajowe całkowicie było wydzielone, bo trochę jeździ tutaj więcej tramwajów, nie mogą stać w korkach, a tego też po prostu, żeby samochody nie wjeżdżały na kierowisko, została wyznaczona specjalna organizacja ruchu. Natomiast tutaj patrząc dalej, mamy oczywiście przystanek Szpital Wolski, nowy, z dwoma wiatami na każdy przystanek tramwajowy, w jednym i w drugim kierunku, z już ustawionymi słupami od sieci trakcyjnej, z nowymi peronami, ale jeszcze całkowicie niegotowym kierowiskiem tramwajowym, tutaj jeszcze muszą być zamontowane elementy wygłuszające, właśnie wyciszające całe kierowisko w tym miejscu. Jak widzicie, jeszcze nie ma wszystkich barierek zamontowanych, wiaty już stoją i są zabezpieczone przed lokalnymi, jeżeli by tacy byli, wandalami oczywiście. Ja w tym miejscu stoję i pilotuję, a również tam dalej widzimy nową, już zieloną trasę, którą widzieliście na samym początku tego materiału. Więc sobie zetknijmy sobie na tym trochę bliżej. Na schodnik to coś, co oczywiście nadaje torowisku tramwajowemu w Warszawie element zielony, zielone torowisko tak się nazywa. W tym miejscu widać, że jest już właśnie nowy posadzony. Dalej widać ewidentnie, że też jest niżej ziemia w tym miejscu, bo rozchodnik jest tutaj zazwyczaj z olki mimo wszystko rozwijany. I następnie w ten sposób, znaczy rozwijany albo układany, to oczywiście są różne wersje i opcje. I następnie jest tutaj dzięki temu zamontowany i jest zielone torowisko. Następnie mamy nowy rozjazd, a właściwie nowy przejazd przez ulicę Bema przez tramwaje w tym miejscu i nowy przystanek tramwajowy PKP Wola Kasprzaka. To jest bardzo wygodny nowy węzeł przesiadkowy między tramwajem a pociągami, bo do przystanku kolejowego będzie dzielić tylko wyłącznie jedno przejście dla pieszych, a pociągi właściwie jeżdżą wiaduktami nad tym przystankiem tramwajowym. Będą tutaj oczywiście po dwie wiaty w każdym kierunku. Tramwaje będą jechać w kierunku Bemowa, właśnie z przystanku tramwajowego znajdującego się teraz po prawej stronie. Po lewej stronie tramwaje będą jechać w kierunku centrum i bardzo ładnie tutaj to będzie wszystko się układać. Będzie też miejsce do schowania się przed deszczem bezpośrednio pod wiaduktami, co oczywiście jest według mnie zawsze na plus. Aktualnie nie ma możliwości przejeżdżania przez rondo Wolnego Tybetu, jak przez rondo. Wiem, że rondo już się teraz nie nazywa Wolnego Tybetu, ale dla mnie ta nazwa pozostanie taka jak była wcześniej, nawet jeżeli ją zmienili w tym ostatnim czasie. Natomiast wracając do meritum, aktualnie nie ma tutaj teraz przejezdności przez to rondo, ponieważ są montowane przejazdy tramwajowe w tym miejscu, żeby tramwaje po prostu mogły przejechać przez obydwie jezdnie. Dlatego też przejście dla pieszych zostało wyznaczone przez sam środek ronda, jak widzieliście w tym miejscu. Jest to niewygodne przejście dla pieszych i dla rowerzystów, bo po pierwsze są zmuszeni do korzystania z tego przejścia i przejazdu jednocześnie razem rowerzyści i piesi, jak i również organizacja ruchu, a właściwie sygnalizacja świetna nie pomaga w przechodzeniu i trochę czasu się tutaj marnuje, żeby po prostu się przedostać z jednej na drugą stronę. Są całkowicie porozrzucone po różnych miejscach teraz całego węzła w tym miejscu, nie bardzo daleko często nawet od po prostu starych, pierwotnych lokalizacji przystanków autobusowych, więc to jest dosyć niewygodne. Całe ujęcia też nagrywałem dosyć wcześnie, bo tutaj byłem o godzinie 7 mniej więcej, 7, 6.30, więc możecie zobaczyć mały ruch samochodowy, też to było jeszcze święto, więc w dużym skrócie nie było tutaj zbytnio jak dużo się pojawić samochodów, jak i również pieszych, czy też komunikacji miejskiej aż tak dużo jeszcze o tej godzinie nie ma. Dalej lecimy do kolejnego przystanku tramwajowego, czyli przystanku Ordona. Ten przystanek w kierunku Bemowa już mniej więcej istnieje, w drugim kierunku, no tak, jeszcze go nie ma w sumie. Ten przystanek
a właściwie peron przystankowy jest tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o krawężniki przystankowe tutaj ustawione. Natomiast w pozostałych aspektach to jeszcze nic nie ma, chociaż pojawiło się już całkowicie nowe tratowisko tramwajowe, nawet z ustawionymi już słupami od sieci trakcyjnej. Przejazd przez ulicę Rodona powstał w ostatnim czasie i to były też duże utrudnienia. Nie ma aktualnie wjazdu stąd w ulicę Kacprzaka. Na to będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać. No i możemy tutaj dokładnie zaobserwować, że po prostu to wszystko jeszcze powstaje. Też przy okazji dużą zaletą jest to, że już po prawej stronie mamy pierwszą warstwę, czy to dla asfaltu, dla drogi rowerowej, jak i również pierwszą warstwę na nowej drodze dla samochodów tutaj. Tutaj niedługo tędy będą jeździć, ale to jeszcze chwilę poczekamy, zanim to wszystko tutaj będzie zrealizowane i samochody będą mogły ponownie jeździć tędy Kacprzaka, choć teraz tramwaje będą jeździć na poziomie minus 1, a na Kacprzaka będzie trzeba się spotkać z ulicą Wolską i dalej pojechać w kierunku Bemowa. W skrócie, tutaj będzie sygnalizacja świetna i przejazd właśnie w tym miejscu po prawej stronie, ale zanim o tym powiem, to zadechnijcie sobie jeszcze, jak tutaj tramwaje będą jechać właśnie w wykopie i powoli zjeżdżać na dół właśnie na poziom minus 1 w kierunku przystanku tramwajowego Ruta Wolska i w kierunku Bemowa. Wcześniej tutaj jeździły samochody, teraz będą bezkolizyjnie tędy jeździć tramwaje, tu będą rozjazdy właśnie z trasą tramwajową z ulicy Wolskiej. Tamta trasa będzie pokazana trochę później w materiale, za chwilę ją zobaczycie. I tu zwróćcie uwagę, że to wszystko się będzie łączyć. Ładne rozjazdy, nowe i pierwszeństwo, z tego co pamiętam, to będą miały tramwaje z ulicy Kacprzaka. No i teraz tak, patrząc z tej perspektywy, możecie zobaczyć, że na Wolskiej te tramwaje są likwidowane, a właściwie wzdłuż ulicy Wolskiej. Stare torowisko tramwajowe niczym klocki Lego jest rozkładane na poszczególne elementy torów i następnie układane na sobie, a w tym miejscu jest właśnie te nowe połączenie ulicy Kacprzaka z ulicą Wolską. Widać dokładnie, kto tędy będzie się łączyć ścieżkę rowerową z przykładką nad trasą tramwajową. Nowy przejazd dla samochodów. Będzie to przejazd dla samochodów górą trzypasmowy i następnie te tramwaje będą jeździć na dole na minus 1, a rowerzyści będą mogli jeździć po prostu po nowej trasie rowerowej na starej trasie tramwajowej. A za chwilę zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Natomiast tutaj mamy przystanek tramwajowy do Ruta Wolska. Ten stary przystanek, który się znajduje na górze, jest już aktualnie likwidowany, a właściwie torowisko, a na dole powstaje nowy, bo na dole właśnie w wykopie na poziomie minus 1 tramwaje będą odjeżdżać w kierunku centrum, czy to właśnie w kierunku Wolski czy Kacprzaka, jak i również w kierunku Bemowa. Tutaj mieliście po prawej stronie latkę schodową, po której będzie się schodzić, również od tej będzie winda i wejście na kładkę, która wróci ponownie od tej drugiej strony, żeby dało się przestać z jednego przystanku tramwajowego na drugą i przejść oczywiście górą do przystanku autobusowego. Po tej stronie będzie pochylnia i oczywiście też drugi peron tramwajowy. Pochylnia będzie na samą górę, stąd też na przystanki autobusowe i przejście podziemne na drugą stronę całego węzła ulicy Wolskiej i Kacprzaka. To jest oczywiście na duży plus, że bezkolizyjnie będzie się dało już przedostać, choć w ostatnich czasach, właściwie latach, zazwyczaj tego typu przejścia Warszawy są likwidowane, a tutaj powstają nowe. Może dlatego, że sam projekt jest trochę starszy i nie dało się tego już usunąć? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, chociaż zawsze to wyczytuję w waszych komentarzach, że jesteście przeciwni temu przejściu podziemnemu, a niektórzy jednak są za nim. Na razie tutaj ruch pieszy jest dosyć duży, jest poprowadzany górą przez tymczasowe przejście dla pieszych, które oczywiście stąd zniknie, jak już przejście podziemne będzie czynne. Natomiast dalej mamy nowe jezdnie ulicy Wolskiej, znajdujące się w tym kierunku, jak i również jeszcze stare torowisko tramwajowe, które po prostu jest po kolei rozkładane. I w sumie od niego sobie zacznijmy, patrząc na drugą stronę, czyli na ulicę Wolską. Tutaj mamy jeszcze starą trasę tramwajową, która po kolei właśnie w tym miejscu jest już rozmontowana. Sieci trakcyjnej w tym miejscu mniej więcej już nie ma, ona się właśnie w tym miejscu kończy. Jak i również mamy właśnie poukładane na takie kubki stare tory tramwajowe, niczym klocki Lego, właśnie jak powiedziałem wcześniej, podzielone na poszczególne części i następnie układane na stos obok siebie. Mamy jeszcze tłuczeń starej, bo to wszystko jest po prostu usuwane teraz na bieżąco. No ja już wam to mogę powiedzieć jeszcze z góry, że za miesiąc to nie będzie tutaj nawet śladu po starym torowisku tramwajowym, a właściwie dużo będzie go zlikwidowanego. W tym miejscu będzie te tramwaje zjeżdżać właśnie na dół, zamiast jechać tutaj górą, a tak jak teraz jedziemy, tutaj będą jeździć rowerzyści po nowej drodze rowerowej. Tutaj będzie w śladzie całej starej trasy tramwajowej. Tu mamy też nowe przystanki, znaczy stare przystanki tramwajowe, które jeszcze nie zostały całkowicie zlikwidowane, w sensie torowisko już faktycznie zostało całkiem mocno wyburzone. Słupy od sieci trakcyjnej jeszcze stoją, natomiast same płyty peronowe jeszcze w tym miejscu są, jak i również stare wyświetlacze SIP-owskie też tutaj jeszcze są zlokalizowane. Dalej możemy się przelecieć właśnie nad odcinkiem, który był najciekawszym, czyli z zakrętem, kiedy się zakręcało w lewo, w prawo.
tramwaj jechał z niczym wzdłuż Marszałkowskiej, a jednak byliśmy tylko i wyłącznie na Woli. I tak to właśnie w tym miejscu się prezentuje. Nie ma już całkowicie turów tramwajowych tutaj poukładanych. Sam przystanek tramwajowy, cmentarz prawosławny, jest już niefunkcjonalny i nie wróci na mapę tramwajów. Już nigdy, a przynajmniej w najbliższym czasie nie jest planowane, by tutaj wrócił, raczej wątpię, żeby to się jeszcze stało. Przystanek tramwajowy został w tym miejscu zastąpiony przez dwa przystanki autobusowe, które będą po dwóch stronach ulicy Wolskiej, natomiast na razie nie wiem, jakie linie autobusowe to się będą zatrzymywać, bo przed rozpoczęciem budowy tramwaju na Kasprzaka tutaj żadna linia autobusowa normalnie nie jeździła, tylko w ramach objazdów, więc zobaczymy, co tutaj będzie jeździć, kiedy się zakończą wszystkie prace budowlane. Jeszcze nie mamy informacji, po prostu w skrócie chcę wam powiedzieć właśnie, jakie te tramwaje, jak będą jeździć, na jakich liniach tramwajowych, jakie tutaj linie będą jeździć na ulicy Kasprzaka i czy może jakaś nowa linia tramwajowa się pojawi, bo takie też plany są. Natomiast tutaj, jak widzicie, torowisko tramwajowe już wróciło. Dlaczego tutaj jeszcze jest? Po pierwsze, zdjęcia są już sprzed kilku dni, więc możliwe, że zostało to wyburzone. Natomiast po drugie i ważniejsze, ten odcinek tramwajowy jest już połączony z samą ulicą Wolską. Jak widzicie, torowisko przejeżdża przez sam środek skrzyżowania z ulicą Elekcyjną, Ordona i ulicą Wolską. Mało tego, przejeżdża całkowicie przez jedną jezdnię ulicy Wolskiej. W skrócie to jest trudny element do przebudowania. A całe skrzyżowanie przez całą przebudowę musi być w 100% przejezdnym. Zarówno dla samochodów, jak i dla autobusów, bo komunikacja miejska to po prostu te miejsce lubi z niego korzystać, więc będzie mieli tutaj dosyć dużo różnych utrudnień i też dlatego cała ta przebudowa trochę będzie trwać. Tymczasem dojdziemy do samego końca tej inwestycji, a właściwie końca objazdów tej inwestycji, bo tutaj jest przystanek tramwajowy PKP Wola Wolska i w tym miejscu tramwaje kończą swoją trasę, zmieniają też swoje numerki. Jak i również jest tutaj nietypowy rozjazd. Nietypowy, bo tak, tramwaje dwukierunkowe oczywiście mogą tylko i wyłącznie tu dojechać, ale zwróćcie uwagę, że to nie jest taki typowy rozjazd, jak są montowane na różnych objazdach, jak na przykład macie na Dworkowej. Tutaj rozjazd, który jest zamontowany, nie jest nakładkowy, tylko faktycznie zostały tutaj ustawione w poziomie szyn, zostały zamontowane stare szyny i został zamontowany zamiast starych szyn rozjazd. To jest ciekawe rozwiązanie, czegoś takiego w Warszawie ostatnio zbytnio nie mieliśmy, przynajmniej mi się nie wydaje, nie przypominam sobie. Raczej zazwyczaj są używane nakładki. Najprawdopodobniej te tramwaje się skończyły w tym momencie już nakładki, bo jest tak dużo utrudnień i przebudów aktualnie w Warszawie. A biorąc pod uwagę, że w tym miejscu tramwaje nie będą jeździć przez najbliższy czas i samo torowisko też już nie jest w najlepszej kondycji, po prostu ustawili nowy specjalny rozjazd, po którym też jest oczywiście większa możliwość przejazdu, jeżeli chodzi o prędkości, no bo po prostu po takim nakładce się jedzie jak z najmniejszą prędkością, a na takich rozjazdach można się rozpędzić pewnie nawet do 15 km na godzinę, więc trochę szybciej. O prędkościach na rozjazdach też niedługo będziecie mieli quiz, bo niektóre rozjazdy, nie wiem czy wiecie, ale w Warszawie aktualnie tramwaje nie mogą zbyt szybko jeździć po rozjazdach. Zresztą dajcie mi znać w komentarzach, czy wiecie, z jaką maksymalną prędkością tramwaje mogą przejeżdżać przez rozjazdy. Natomiast wracając tutaj do przystanku Elekcyjna, możecie zaobserwować właśnie, że tramwaje wcześniej skręcały na drugą stronę ulicy Wolskiej. Teraz tramwaje będą jechać prosto pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej. Da to o tyle plus, że tramwaje może nawet tutaj dużo nie stały w korkach, żeby po prostu przejechać przez jezdnię ulicy Wolskiej, ale ruch samochodowy w tym miejscu musiał być całkowicie wstrzymywany. W związku z tym, że po prostu tramwaje musiały przejechać przez jezdnię jedną ulicy Wolskiej. Teraz to się zmieni. Tramwaje będą jechać swoim oddzielnym, wydzielonym torowiskiem. Jezdnie będą mogły po prostu być obydwie z zielonym światłem, jednocześnie kiedy te tramwaje będą tędy kursować. I też tak nie będzie, że po prostu tramwaj ma dwa cykle, dwie sesje w cyklach, żeby mógł tutaj przejechać, tylko i wyłącznie po prostu będzie mógł ich przejechać w dowolnym momencie, jak będą tutaj jeździć samochody, co według mnie jest to oczywiście na duży plus. Dalej tutaj mamy same nowe torowisko, betonowane. Cały czas nie wiem, czemu w tym miejscu nie ma zielonego torowiska, tylko jest wybetonowane. Najprawdopodobniej chodzi o odwodnienie i inne elementy techniczne. Mieliśmy tam klatkę schodową ewakuacyjną i w tym miejscu tramwaje będą się łączyć z trasą tramwają na Kasprzaka. Następnie, tak jak teraz lecimy, będą przejeżdżać dalej pod tym kolejnym wiaduktem i jechać prosto do przystanku Reduta Wolska. Tak jak już powiedziałem to w ostatnim materiale, w tym miejscu nie będzie trzech torów tramwajowych. Przystanek tramwajowy Reduta Wolska będzie takim zwykłym przystankiem tramwajowym, jak wszystkie na tej trasie. W skrócie, po jednym torze w każdym kierunku, a nie tak, że osoby mam tutaj tory i do zjazdy już w tym miejscu, żeby po prostu tramwaje mogły się wygodnie rozjeżdżać w kierunku Wolski i w kierunku Kasprzaka. Czegoś takiego nie zostało tutaj zrealizowane, natomiast może i nawet dobrze, bo w sumie to był dosyć duży odcinek. Nie wiem, czy aż tak bardzo tutaj jest to niezbędne. Chociaż na pewno by poprawiło przepustowość w tym miejscu. To na pewno nie. To na pewno by się wydarzyło. No i lecimy dalej na kolejny kraniec tej inwestycji, właściwie na kolejny kraniec objazdu, które tutaj są zrealizowane, czyli oczywiście
Sowińskiego, gdzie aktualnie te tramwaje teraz nie jeżdżą i lecimy do kolejnego przystanku, czyli do cmentarz Wolski, gdzie te tramwaje w teorii mogłyby korzystać z tej pętli, ale de facto przez to, że nie ma rozjazdów, to aktualne wykorzystanie tej pętli byłoby naprawdę mocno makabryczne, jeżeli chodzi o przepustowość w tym miejscu. Nowa pętla tramwajowa cmentarz Wolski, która została odnowiona, nie ma wjazdów od ulicy Wolskiej właśnie z Bemowa, dlatego też tramwaje z tej strony muszą jeździć po specjalnej nakładce. I tu jest właśnie takie typowe rozwiązanie przez tramwaje, chociaż nietypowe, bo nie ma słupu specjalnego od podtrzymywania sieci trakcyjnej, tylko jest to zrobione za pomocą tych patyków na górze. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest tutaj po prostu wybetonowane w pewnym miejscu środowisko tramwajowe i na nie jest ustawiona nakładka, nakładka na części betonowej. I po niej te tramwaje z dużo mniejszą prędkością mogą przejeżdżać. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnych tramwajów przez całe ujęcie, jak tutaj będę to nagrywać. Dlatego, że to ujęcie nagrywałem mniej więcej około godziny 6 w święto, więc o tej godzinie te tramwajów aż tak tutaj dużo nie ma. A właściwie, jak możecie zobaczyć, po prostu tramwajów o tej godzinie tutaj jeszcze nie ma. Co jest oczywiście na minus, tak nie powinno wyglądać. Ale biorąc pod uwagę, że tutaj jest tymczasowa organizacja ruchu i te tramwaje muszą jeździć na okrągło, żeby tutaj dojechać, no to w sumie nie dziwię się, że tak to wszystko w tym miejscu wygląda. Tramwaje teraz dojeżdżają tylko i wyłącznie do tego przystanku tramwajowego. Fort Wola, który się tutaj znajduje. Przy okazji niezła reklama dla galerii handlowej, która się znajduje obok, właściwie centrum handlowego Fort Wola, bo to jest jedna z nielicznych centrum handlowych, gdy w nazwie przystanku nie ma napisanego CH Fort Wola, tylko to jest faktycznie Fort Wola. Doskonale wiem oczywiście, czemu to jest, bo tutaj kiedyś się znajdował Fort Wola, ale dosyć ciekawe to wygląda, że teraz tramwaje jeżdżą w kierunek Fort Wola i faktycznie Fort Wola się znajduje obok. Przystanki tramwajowe w tym miejscu są oczywiście zlokalizowane. Sam Fort Wola miał wybudować przejście na długim skrańcu przystanków tramwajowych. Cały czas to się nie stało, chyba się to już nie stanie. Co jest oczywiście też według mnie na minus, bo dojście teraz do tego centrum handlowego jest trochę na okrągło zlokalizowane. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Tramwaje na ulicę Wolską wrócą dopiero pod koniec tego roku, na odcinku, który jest teraz zamknięty. Więc jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Co do samej inwestycji, no to sama inwestycja będzie zakończona dopiero na początku przyszłego roku, czyli na początku 2024. Więc jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Pomijając te aspekty, no to tak, teraz całkiem ładnie się prezentuje. Stadetowisko jest usuwane, nowy przystanek podziemny, a właściwie na wykopie powstaje. I całkiem ładnie wygląda zaawansowanie pracy już na rondzie Wolnego Tybetu. Podobają wam się moje filmy z tramwaj kierunek Kasprzaka i inne tramwajowe serie? Chcielibyście to oglądać do samego końca, jak to wszystko powstaje? Jeśli tak, to możecie mnie wspomóc obok przycisku subskrybuj. Wciśnijcie przycisk wspieraj i wspierajcie mnie przy realizacji tego typu inwestycji, a właściwie przy nagrywaniu tego wszystkiego, jak powstaje. Nagrywam póki mogę, a mam nadzieję, że będę mógł cały czas. A co wy sądzicie o tej inwestycji? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej tych materiałów, kliknij subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jak zawsze dziękuję bardzo moim wspierającym, którzy pozwalają mi do realizacji tych wszystkich inwestycji. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny materiał z tramwaj na kierunek Kasprzaka, jak zawsze za miesiąc, a jeszcze za kilka dni będzie przelot. Cześć!